Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj X-Caesar i kolejny odcinek z Dead by Daylight. Dzisiaj z nami jest Przemek. Ej, chce się wszyscy pierdolić. Tak, jak widzicie, gramy Survivorami. Nie, no żartuję, elo. No, gramy Survivorami sobie. Widzicie, prestiże, normalnie zaawansowane gracze, które no myślą, że umieją grać w tą grę. Żartowałem, ja nie myślę, jestem gównem, ale to są. Dobra, weźmiemy sobie apteczkę może, jakimiś umiejętnościami. Gąbka, co to jest? Średnio zmniejsza trudność testów umiejętności. Ja umiem trafiać w test umiejętności. O, dodaję 8 tego i dodaję 6, dobra. Jakieś perki, Przemek? Blood Party? Mało. Ja nie wiem, biorę sobie swój miecz laserowy. Ja mam całą przyzwania, ale to, że wszyscy ocalali, zaczynają myśleć razem, ale to wolę zostawić, jak będzie Benek i Patryk, to razem sobie kiedyś zagramy. No to w zasadzie możemy wziąć. Nie, czekaj, no, czekaj. Czekaj, ja mam tutaj tak. Znacząco zwiększa szczęście wszystkich ocalałych, ale to nikt raczej nie ma zamiaru się... Może wezmę, że po prostu... A, no Przemek, pierdzący mikro XD. A. O, chwila, może wezmę, że... O! Zapewnia 25% dodatkowych punktów w kategorii zuchwałość i osobisto, ale się łączy też. Dobra, to wezmę w sumie. Ja wiem, co ja wezmę. Dobra, let's go, dawaj. Ja wezmę sobie skrzynkę z narzędziami. Dobra. Ja wezmę sobie, że w razie czego mi się to nie zużyje. Dobra, spoko. Ale czekaj, co ja tutaj mam? Czy jest na przyspiesza naprawianie? Dawaj, rady, sprawdzisz, jak będzie lobby. A nie, tracimy czas. A ludzie, jak się podobają na takie odcinki z Dead by Daylight, to łapka w górę i gramy, nie? I komentarz oczywiście. Czekaj, czy ja mam brać? Czy ja mam to brać? Nie wiem, jak chcesz. A ogólnie odcinki, które będą z ekipą, czyli czteroosobowe Survivorów, ja, Patryk, Przemek i Benek, może kiedyś. Zobaczymy. Seria z Watch Dogs'a też już za niedługo będzie, więc też chill. Dobra, lecimy. Let's go, boys! Widzicie, rangi niezłe, normalnie bogactwo. W sensie, rzadko gramy w to DBD, ale jest fajna giera. Się rzadko, kiedyś przy No Life. Ale ja muszę wrócić do grania w PUBG'ach. Ja grałem dzisiaj w PUBG'a i miałem 4 fragi. I zająłem 11 miejsce. O kurde, to niezłe lobby nam dało. O, hello! Gratuluję i... Teraz pytanie, czy musimy zrestartować lobby, czy możemy czekać? XD. Nie, no, bo to jakieś... też... O! Jeszcze jeszcze tylko jedna osoba brakuje. Wystarczy, że będziesz gadać po prostu i mamy już komplet. Hello. Vanna. Blood. Hi. Party. Don't kill me, please. Ej, czekaj, jak ja to mam, to ja zagram tym. Bilem, kurwa. Vanna Blood Party? No spoko. Takie typikalne. Ja bilem, a na bilu ja nie mam tego, kurwa. Przemek, myśl! Chyba, że wezmę mapę. Jest. Cebula. But cebulowy jest zadowolony, ale zobaczymy. O. Zobaczymy. A, dawaj, ready. Zapomniałem. But poczekaj, cebulowy. To zrobię tak? I co mogę zrobić? To jest, ludzie, taktyka Plagusa i dobrodzieja i wszystkiego. O, nie! Typo się skapnął, chyba, że jesteśmy, że ja oglądam plagę. Ja kobieta. Ja kobieta. Zależy, ludzie, jak będzie długo trwał od ten odcinek. Może jedna gierka albo dwie, zobaczymy. Na razie będzie robił raczej takie krótsze odcinki, żeby każdy miał na to czas. To nasz wziął, czy ty wziąłeś, czy kto? Ja wziąłem sobie, bo ja mam skrzynkę wypasioną. Mówisz, to dobrze. Ja mam wypasioną skrzynkę, ja nie dosyć, że naprawię generator, to ja mogę jakiś hak, kurde. Ja dzisiaj białego strażnika wziąłem na swojego doktora, ale to nie było na odcinku. Ludzie tam widzieliście, jak ja tym doktorem. Chyba, że jeszcze ten odcinek nie wszedł na YouTube, ale no, polecam oglądnięcia. Tam się ktoś rozłączył, ale to zobaczycie na odcinku. Chyba, że już widzieliście, to fajnie. Dobra, gramy. Nie ma co spoilerować. Pamiętajcie, korzystajcie z kodu XCZER na stronie easycase.pl. Ale reklama chamska, ja pier. Wcale nie nagram... Nic mi za nią nie płaci! Wcale nie nagram z tej strony odcinku u Patryka. Ale to spokojnie, jeszcze nic nie mówię. Wszystko będzie w swoim czasie. On na tym zarabia! Sram. Tak. Zarabia, mało, ale zarabia, tak więc w ten więc sposób ja może... Ja, ludzie, was zapraszam do kupna Dead by Daylight, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Jeżeli ktoś lubi gry horror survival, w sensie takie, no, wiecie, takie naprawiasz, spieprzasz, albo się boisz w nocy, jak grasz na Freddy'ego. Albo na Michaela Myersa, który się strzelekuje od pleców. Gra jest bardzo fajna, jest przyjemna, nawet jak gracie solo, ale jak macie ekipę, to jest też przyjemniej, bo możecie dać info, że frajer campi, frajer jest niewidzialny, frajer stoi za tobą, no. Czyli więc... ogólnie frajer. Tak. I ogólnie właśnie polecam tą gierkę, jak ktoś lubi takie... No przedstawimy teraz, jak ta gierka wygląda. Raczej każdy wie, kto... no w sumie nie każdy, nie muszą wiedzieć, co to Dead by Daylight. O, widzicie,
Just Mirosław Heilka jest gra w CSGO, jakiś Karakan. A weźcie tego kurna Karakana, powieście za jaja na nie wiem, Smoczej Skale czy tam. No słuchajcie, na Smoczej Skale powieście go za jaja. Więc zapraszam do kupna Dead by Daylight na Steamie albo na G2, jak już kto woli. Nie wiem gdzie jest taniej, bo teraz są złotówki na Steamie, więc nie znam się na tym. Wiem, że PUBG strasznie przetaniał, no ale także tego. Czyli chodzi na to, że jesteśmy mango zjebami, bo przypłaciliśmy Piotrek. No życie, to nie nasza wina. Taka Polska. Jak widzicie, gra się ładuje 2 lata i zapraszam na streamy też w sumie. Prawie codziennie są. W sensie, no staram się, ale no wiecie, czasami brat, no. Brat, szkoła, obowiązki domowe, pogoda. Ta pogoda, jak się czasami źle czujesz, no to wiecie, no szału nie ma. Pogoda, no też zdrowie, ale pogoda tak na przykład Dzisiaj sobie grałem właśnie na tej mapce doktorkiem i zapierdzieliłem 4, więc spoko, ale w sensie tu będzie gorzej raczej. Ja tą mapę lubię w miarę, ale no... Najbardziej lubię chyba złomowisko Auto Heaven. Sami widzieliście co zrobiliśmy, a chyba że jeszcze nie widzieliście co zrobiłem doktorkiem, to radzę zobaczyć. No, nie będzie linku w opisie, bo nie chce mi się. Ej, czy ja słyszę la? O nie! No pewnie, że słyszę la. Dobrze, że wziąłem strażnika, to nie stracę swojej skrzynki. Ja tam mam jakieś słabe perki. Nie mnie, błagam Freddy. Jaka mam najbardziej spieprzoną postać w grze. Freddy Kruger, który pewnie stoi za mną, co? Ale dreszcza nie mam odplonego. Poszedł, spierdzielam stąd ludzie. Freddy Kruger to jak wiecie pay to win. Już w połowie mam... A my gramy na 3 XD, dobra ludzie, to kolejna gierka sobie zagramy też, bo jak tutaj widzicie typo się nie skonektował, dlatego 2 lata dołączyliśmy do gry, dopiero teraz się zorientowaliśmy, a typo już leży. Hashtag Freddy Kruger, polecamy. Tak, ale no życie, co zrobisz, gramy na 3, więc no ranga w dół, ekstra, super odlotowo. Otwórzmy sobie skrzynkę, żeby jakieśkolwiek punkty dostać w tym meczu. Będzie bardzo ciekawie. Skrzynkę? No skrzynka tu jest. Szukamy. Zjebałem, bo mi powiedziałeś o skrzynce. Dobra, mam to samo XD, ale jeszcze z ulepszeniami. A no! Gdzie on wisi? What the fuck? Ej, czemu no, no! Ja tego typa nie widzę, aha, tam daleko jest, boże, dobra. Dobra, ja chciałbym poprawić chociaż jeden generator. O, Przemek już śpi. Fuck you, Freddy! Ogólnie tak, no. No dobra, idziemy go uratować. O, goni ciebie? Przemku, odpowiedz na moje pytanie. Jak widzicie, Przemek nie odpowiada na moje pytanie. Thank you, Freddy! Więc czekamy sobie. Idziemy zdjąć Jessica, ale nie wiem, kto jest u nas w teamie tak właściwie, więc... Don't run this way, Piotrek! Muszę, I must. A, dobra, słyszę Freddy'ego Krugera, więc jest super, ekstra odlotowo. Okej, okay, dobra, szybko ściągamy Jessica i spierdzielamy. Mecz będzie luso, więc potem zagramy jeszcze jeden. I oczywiście podnieś mnie! Run, dzięki wam on mnie na ten sam hak powiesi! No co tu takiego, boże. Tak, najlepiej ona miała wisieć jeszcze, chociaż byk jej nie przebił. Halo Jessica, chodź. Kill me! No, mecz nie będzie dobry, od razu wam mówię. Sami widzicie, co z nami robi będzie Freddy Krueger, który jest... A ogólnie, jak ktoś nie wie, Freddy Krueger jest ciągle niewidzialny, więc no... Dlatego jest... No... Nie no, ale powinno być też tak, że on jest tak chociaż widoczny jak widmo. No, trochę tak, ale widzisz, właśnie to nie jest widmo, tylko Freddy Krueger. Hihie, boy. Tak, więc Freddy Krueger jest strasznie pay to win według mnie. Dobra, pieprzyć. Nie, di... Przemek, ja pieprzę. On tu nawet nie kampi, a ty się chciałeś, ja byłem po ciebie, Karakanie, Grażynoty. O, właśnie, właśnie nas widzi, bo właśnie mi... O, właśnie, jest przed nami chyba, wiesz nawet. Bo dreszcz mi wskoczył, no pewnie, że jest przed nami, już mnie uśpił. Dobra, jak widzicie ludzie, o, nie widzimy Freddy'ego, nie, o, już jest za nami, aha! Jak to jest uliczny wariat, ludzie. A, no dobra, no nie wyszło to, co chciałem zrobić. Mam ochotę, żałuję, że nie mam na tak. Szczerze mam ochotę wyjść z tej gry, ale no gramy na 3, więc co się dziwić. Próbujmy się wyszomatać? Szamotanie, boże. Co ja mówię w ogóle? Klikamy. Niestety wisimy, nie wiem. W sumie to... Tak raz sensu nie. O, widzicie? I zniknął. To coś super mnie to, że przeprowadza cię do snu, no i jest niewidzialny, że tak, że go nie widzisz, tylko słyszysz muzyczkę, no. Strasznie przegrywarskie, no dobra, spróbuję raz się uciec, tak jak Przemek, ale nie zajało, więc już nie użyłam drugiego razu, albo Przemek jest, to użyję drugi raz. Dude. O! Spierdzielaj. Dreszcz ma... się wykierował, no, czekaj, please. No dreszcz jest odpalony, on tu idzie. Przemek, nie żyjemy, wiesz o tym. No, odpali mi się przeczucie jak coś. Oj, dreszcz, jest za nami gdzieś. Dreszcz, dreszcz, dreszcz. Dreszcz, o. Dobra, właśnie. Quest completed.
Fuck this! Właśnie śpię. Przemek idzie do ciebie. Ja śpię! No i ja mnie też goni. To jest właśnie ludzie Freddy Krueger, nie polecam. Ano co? Przecież bym wyskoczyłem, bym poszedł. Ludzie, ja jestem właśnie dobrym przykładem na to. Miałem hajsy, kupiłem doktorka, nie Freddy'ego. Dlaczego? Bo nie chciałem być pay to win tak trochę. Wiem, że trochę wygrywam tym doktorem, bo mam dobrą rangę nawet. Dzisiaj 16, a nie, jeszcze nie 16. Ale... O, i właśnie jak chcecie nie być w śnie, to zróbcie skill checka failat. No, to jest bardzo fajna opcja. Nie ma sensu grać do rozgrywki ciągle, no ale chociaż coś poróbmy, żeby, no nie wiem. No trochę przypałowo, przyznam szczerze, że nie jest ciekawie, no. Przecież jak masz samo leczenie, weź się wychylaj, jak uciekniesz. Ale mam apteczkę! No to brawo ty, ja też mam apteczkę. Z której jeszcze ani razu nie skorzystałem, bo Jessica mnie ten... A nie, to ty jesteś Grażyna, Boże, Jessica. Jessica? Mapa doktorka, ludzie, jak widzicie. Cię możecie nie widzieć, ale no, to trochę elo. A ty po już umarł sobie. No w sumie nie dziwię się. Chodźmy też przegrać tą grę strasznie szybko. To było obok mnie! No ja też widzę tutaj. Dobra, naprawiamy. Trochę muszę za nim stoić, Davida. Nie chcę mu głowy strasznie tam perkować, ponieważ wolę jak ma wąsy to i brodę. Nie wiem, gdzie ten Freddy jest. Czy on gdzie tam, czy on gdzie tu, właśnie to jest najgorsze. O, tam, gdzie jest zginą, za nami! Tam, gdzie zginąłem, on był. Ale nie, ja mówiła się o tym, bo ja słyszę głośną muzykę, ale on jest tak za mną, właśnie, widzicie ludzie. Hashtag Freddy Krueger. Nienawidzę grać na to gówno. Dla mnie to jest pay to win. Zapłać, wygraj, naprawdę, dla mnie. Według mnie to tak działa. O, no ale się zblokowałem jeszcze, nie? Nie ma opcji, naprawdę ludzie, dla mnie to jest, żeby kupić, kup sobie postać, wygraj wszystko. Według mnie tak to działa, naprawdę. Szczególnie jeżeli kupisz sobie Freddy'ego Krugera. Jestem tak denerwujący, to jest chamskie. Tak, to jest chamskie. Dobra, przynajmniej no... No zmęczyły mi się palce i kurde gówno, i wisze. A już tak blisko było. Oh, fuck my life. A, spacja, dobra. Powalczmy sobie, nie wiem po co, ale dla punktów. Byt cebulowy jest zadowolony. Pamiętajcie. Zawsze jak gracie w Dead... Jimmy mi się odpalił. Campy? Nie, słyszę w ogóle go. Jak gracie zawsze w Dead by Daylight, to piszcie, że cię łana blood party, no bo wtedy byt cebulowy będzie zadowolony, jak wezmę. Dobra. Hey. Czekaj, weź, ja chcę się uleczyć, bo ja mam... W ogóle chcę chociaż raz skorzystać z tej mojej... Z tej... Wylecz siebie. Idzie Freddy, słyszymy la 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 la, jego pioseneczkę. Dobra, Freddy se poszedł, a nie jedno, a uśpił mnie? Patrzcie, nagle był za mną. Ja kochany Freddy Krueger. Kocham tą postać. Co? Ej, ja pierdzielek, czaisz, co się zrobiło? Kliknąłem spację i Dawid poleciał w stronę tam, gdzie paleta by się przewróciła, a paleta się nie przewróciła, XD. XD. Jaka beka, dobrze, że to jest na nagraniu, ty. We do a pretty good job. To będzie na fale moment. A, ty po mnie zrzucił. Bo on wie! To fakt. He knows! Aha, okej. No, wiedziałem! Chyba ma szepty. Chyba ma szepty, co mi się wydaje, wiesz? Typie, przestań mnie torturować. Jestem pod hakiem, ale w sumie po co? Co ja mam robić? O, Przemek, to był twój najgorszy pomysł, jaki był chyba. Serio? Ja kiwam mu tutaj, no ale... O nie, no halo, Fredson. Znajdź pomoc. Idę za Freddym. Freddy. Mój przyjacielu. Mój przyjacielu. Byłeś mi tak bardzo bliski. No Freddy, dałeś mi swój kapelusz. Jak widzę, Przemka, który ucieka po sekwice i leży na ziemi. Elo, my name is Jeff. Przemek. Tejo! Patrzcie tutaj sobie, zobaczcie jak tutaj się dzieje, co tu się dzieje. O, lamerska taktyka i już to zniszczy właśnie, bo się wkurzył, tak samo jak ja to robię czasami.
Dobra, patrzmy na Przemka, tutaj biegnie za nim Freddy Krueger, co zrobi Przemek? Przemek przeskoczy przez paletę! Biegnie dalej, jest zraniony, kolejna paleta, przeskoczył. Wariat mod activated. Ucieka żółta Jessica z daleka, bo widzimy, bo jesteśmy ranni. Freddy, my chodzimy za Freddy, jesteśmy w śnie, tak jakby, sami widzicie. Przemek się leczy, bo ma samo leczenie, bo ma wyperkowaną grażynę. Damson! Dobra, my szukamy Freddy'ego, leżemy na ziemi. On chce chyba, żebyśmy się wykrwawili po prostu, albo najpierw złapać Przemka i go zabić, a potem nas może też. Znajdź pomoc, nie boję się, gdy ciemno jest, bo Przemek grażyna obok mnie jest. Dobra. Jak widzicie tutaj taktyki przeskoków przez o wszystko, o, ale jumpy rocket. Widzicie to? Przemek to jest zaawansowany gracz Dead by Daylight. Jak coś, no. 100%. Widzicie? Widzicie te place'y? Widzicie te place'y? O, właśnie tutaj widzimy grażynkę, która przeskakuje. O nie, Freddy, zajmij się mną! Leżę i kwiczę! Boże, Przemek stosuje lamerską taktykę, czyli przeskakowanie przez wszystkie możliwe obiekty na mapie. XD, cześć. Będziemy Jeff. Przemek znowu przeskakuje. Wiedziałem, że zawsze będzie akrobatą i się wypierdzielił XD. Halo, Freddy. Freddy, weź mnie. Weź mnie, Freddy. Czołgam się do Freddy'ego. On jest moim kolegą. Ja w to wierzę. Jak widzicie, czołgamy się przez cały odcinek. Bardzo ciekawy odcinek wyjdzie z tego. I'm dead. Freddy. Ale ja mam strażnika, tak nic, ja mam skrzynkę, podaprawiałem generatory, uratowałem kotka, zrobiłem quest, zadowolony jestem mimo to, ale wkurwiony, bo to był pieprzony Freddy Krueger. No podnieś mnie! Dick! Typo, chce mi się wykrwawić, podnieś mnie, typie. No nie, co za zwyrodnialstwo się... On mnie tutaj torturuje. Torturuje mnie. No podnieś mnie, wariacie. No co za żyd. 41 kafli dostałem. No typo nie chcę. No. Okej. Fair enough. Jestem jak ślimak. Ślimak. Ślimak, lec mi. No w zasadzie ja, bo ty zostawiasz ten taki ślad. The hating. O, zginąłem w końcu. Yeah. Nie wiem czemu mnie typo w sumie nie powiesił, ale no gierka nie była najlepsza. Ale nie spadłem z rangi? Co? Czekajcie, aż muszę... Ja zobaczyć. Nawet podskoczyłem! O kurde, nie wiem, z jakiej... Może miałem wystarczająco dużo punktów. A napiszę mu GG, mimo to, że to nie było GG. O, typu miał fire upa. Dobra, zagrajmy jeszcze jedną rozgrywkę, bo to nie było zbyt emocjonujące, widzowie. Ja wiem, naprawdę. Dobra, zaprosimy Przemka. I będzie wszystko... Okej, okay, level up. Level 31. Zaprosimy Przemka, dostaliśmy co tu mamy? 7000. O boj, skrzynka z narzędziami Alexa, fioletowy przedmiot, a to co? Dodaję 6 do apteczki. Dziwna żarówka! A, to jest ten bardzo rzadki perk? Ty, różowa żarówka. A to jest dobre, wiesz jak to oślepia w sekundę. Dobra, dołączę Przemek i zagramy jeszcze jednego i spokój. Dobra, weźmy sobie tym razem... do mnie dzwoni kolega na nagrywce XT, ale nie mogę odebrać na razie. Jestem ciekaw. Czekajcie chwilę. Halo, ja nagrywam, co ty chcesz, kolego? Jak ja nagrywam teraz, człowieku, jesteś... A po co to mi... No to weź to sobie gdzieś... Dobra, ja... Dawaj redy, kolego. Czekaj. Weź to sobie w kieszeń włóż czy coś. Potem tu wezmę, oddasz kiedy indziej. No wiem to, bo kiedy indziej oddasz. Teraz nie. Nasza rozmowa... Nie wiem, nasza rozmowa jest na nagrywce. Będzie fajnie. No. To super. Dobra, ja kończę. Ty jutro jak będziesz przychodził koło mojego domu, nie, to zadzwoń do mnie, to razem pójdziemy. O, no spoko. Dobra, spoko. Ale nie ma sensu, weź to zostaw u siebie w domu. Po co ja jutro jedziemy na wycieczkę przecież? XD. Ja pierwszy. Dobra, rób co chcesz, tylko zadzwoń po prostu. Zadzwoń po prostu, jak będziesz koło mojego domu, ja będę miał dzisiaj specjalnie cały dzień na głośno normalnie, nie? Dobra, elo. No, dobra ludzie. Jestem, ogólnie rozmowa na nagrywce, elo. Profesjonalnie, dobra, Przemek, dawaj, red, lecimy na pełnej. Pytanie, jak brać coś, chcesz jakąś mapę, może bagna? Ja wziąłem, że od... Nie, bagna są do dupy.
Ja mam... są zarobiste, bo to wchodzisz... No to weź bag. Wychodzisz za ruch, chowasz się w krzaku i gościu cię nie widzi. No słuchajmy tak, weź bag, no to jest najgorsza mapa dla tego, dla zabójcy. Ja wziąłem, że zaczynasz mecz z dala od zabójcy. Ciekawe, czy będę tak samo jak ty, że od razu mnie zaczepiło zabójcy, XD. Jo, najlepiej. Ustaleni normalnie. Zaczynałeś z dala od zabójcy, ale zabójcy i tak tam pierwszy pójdzie. Tak ludzie, więc ostatnia giereczka. Pierwszy, gdzie to pójdzie? Tam, gdzie ty jesteś. No i dalej. No, prawda. Dobra. Hello. Blood Party. Ej, a dobra, w zasadzie ty, jo. Ucieczkowe ciasteczko. Ciastko. We wszystkich kategoriach. No to ja pierdolę wszystko, co nie spierdola na drzewo. O! Boj! Boj! Będzie bolać. Będą memy z tobą, Piotrek, kiedyś. Będą memy. Wziąłem piu-piu. I teraz będę pamiętał, jak będzie zabójca, to prosto w oczy, kurna, mu tak. Ja mam tego perka na drugim poziomie i to jest bardzo fajne. Ale teraz sobie wziąłem dreszcz na bardzo rzadki, mam lepszy dreszcz. Ja nie będę, kurna, Grażyny w ogóle teraz prestiżował chyba. Ja nie będę jej prestiżował, bo to... Ja nie lubię tracić perków tego wszystkiego. Fuck me! A mikro ciągle, to nieźle, XD. A to mi się kliknęło. Te mikro non stop? No to. XD. W sensie, nie non stop, nie od początku, bo ten, bo kliknąłem, tam pisałem na czacie, nie? Ale tak, byt cebulowy jest zadowolony, powtarzałem, XD. No, także... Cebulowy! Byt cebulowy! Dwa blood party streamers, guys. Nie, o, a nie w zasadzie nie. Może być. A w sumie, no właśnie, jestem koło generatora chyba od razu, bo to jest piwnica. Jako haka! Mamy, jak coś wiecie, ludzie widzieliście, blood party, czyli 100% więcej, no... punktów. Leatherface! O kurde, panie, to jakoś powiesz, to już rip, nie? Nie mów, że on idzie tu, gdzie ja. Nie, proszę, szanujmy się. W lewo. Szanujmy się, dobra. Wzdłuż alejki, ja niszczę to. Ja się chowam na razie, ale dwa stream party, jak widzieliście, ludzie. I jeszcze... 1800 punktów. Słyszę go pode mną, więc nie jest ciekawie. Chciałbym naprawić, no, jest 300% więcej, ja się muszę postarać. Byt cebulowy jest zadowolony. Dobra, Leatherface sobie krąży koło mnie, chyba ma szepty, coś mi się wydaje. Ja idę do miejsca, z którego on przyszedł.
A ja chciałbym znaleźć generator, żeby dostawać jakieś punkty już, wiesz? Ale nie znajduję takiego owego generatora, jest to smutne. Kurde, szkoda, że nie mam sabotażu, którego można robić za darmo, też nagrażenie to jest. O, mam totem, dobra, totem zniszczyć, chociaż więcej da. Ja zniszczyłem jeden, ale tutaj mi krąży. No to dobrze, no ja od razu... Ej! O, nie, ja nie wziąłem perka, wziąłem Blood Party Streamers, dobra. Już myślałem, że wziąłem, że respisz się zdala od zabójcy, to by było dobre. Bym się śmiał, dobra, niszczymy to, już 300% więcej, guys. No, więc ludzie komentujcie, od razu mówię, jak chcecie więcej tego, bo ciekawe. A jak nie oglądaliście odcinku z doktorkiem wykokszonym, to polecam. O, na górze. No nie, guys! Nic nie ma. Bieda. Dobra, skaczemy. Chcę znaleźć jakikolwiek generator. Okej, przeczucie mi się odpaliło. Leatherface tu idzie, co? U mnie był. Cicho, cicho. O kur, kogoś goni, co? Aha, on jest na dachu! Przypał exo. Ops! Trochę jestem koło niego, nie? Dobra, pierdzielam. Nie zauważ mnie, proszę, dobra, weszedł tam. No ja chcę jakiś generator naprawić, halo, 300% więcej. Nie, dobra, w zasadzie nie. Ja nie ryzykuję. W dupie mam tego gościa. No właśnie, ja trochę... tylko do samoobrony. Powiem tak, teraz jest problem, bo nie, ogólnie to... Leatherface, jak my chcemy uratować tego... Aha, mój typu nie chce przeskoczyć. Nie. Będzie kampił? Nie wiem, jak będzie kampił, to nawet nie ma co iść, bo Leatherface, ja kiedyś zrobiłem takie coś, że... Nawet nie kampiłem wtedy, tylko typu był koło typa, w sensie wiesz, była piwnica i tam dwóch typów weszło, ja trzech zciąłem, nie, bo to jest jedna postać, która może powalić czterech survivorów naraz, więc polecam. Obawiam się, że ma takiego perka, który jak się zatrzymuje, to go nie słać i wiesz, może kampić za rogiem, to mnie najbardziej trochę przeraża. A to nie, to jest perk na to. W sensie, no tak, to jest normalnie perk. W sensie, nie, to jest... No Druś, czy ty mi go właśnie tutaj przyprowadziłeś? On ma chyba Blood Party, w sensie nie Blood Party, tylko ma chyba barbecue and chili. O nie, Przemek, on jest za mną. Uchował mój generator! Słyszę go, ty jesteś w tym samym domku co ja. O, w las. Gdzieś tam? No, jestem w tym samym domku co ty. No, on tam stoi, kurde, na korytarzu. Wlazł do pokoiku jakiegoś. On chyba poszedł za tymi typkami, co zdjęli. Nie, on tu jest. Oho! O, w dupę. Nie, 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 dobra. Spierdzielaj, typie. O, cześć. Jak tam? Run, bitch, run. Chyba cię goni trochę. Chyba, sądzę, że cię trochę goni. Idziemy. Sądzę, że trochę cię goni. Jest przypał. Przemek, nie idź. Piotruś, ja ci dziękuję! Nie ma za co. Naprawdę, jestem nudny. Dobra, kolejny totem, bo jest 300% więcej. Ja jeszcze ani jednego generatora. Nienawidzę tej mapy alejki pieprzonej. Najgorsza mapa jaka jest. Gdzie są generatory na tej mapie? Halo? Skopał mi drugi raz generator. Very nice. A jeszcze ani razu generatora nie... Nawet nie tknąłem. Tutaj nie ma generatora. O, jest generator. Dobra, w końcu jakieś punkty będą. Ciekawe, ile za tą grę dostajemy na koniec. Przestań się tu wracać i idź stąd! Idzie do mnie chyba teraz. On może wie, że ma barbecue, czyli bo jak tego typu od razu powiesił, to wtedy poszedł w moją stronę automatycznie, więc to jest ciekawe, ale zobaczymy po meczu. Tak właściwie. Zobaczymy po meczu. Ale będzie punkt ciorów za tą gierkę, nie wiem, mówię. Więc ludzie jeszcze raz polecam kupić debedu. Jak ktoś widzicie, jak ta gierka wygląda, to sobie kupcie, jak chcecie, nie? Polecam. Ja zaraz naprawię swój, mam będziemy mieć dwa generatory do zrobienia. Przed chwilą było pay to win, yeah. Pay to win Freddy Krueger. Najlepiej. Dobra, ode mnie jest daleko, bo w ogóle go nie słyszę, więc nice. Dobra, mam generator. Ja mam do, no, 45%. O, brat, dreszcz mi się odpalił, chyba idzie w moją stronę, tak? Chyba na 100%, co? W moją! Minąłem go chyba. Ja go słyszę. Minąłem go. Tak, nie skupiłem się, prawie nie trafiłem w skillczeka. Dobra, tu jest generator. On idzie do domku? Przemek, mów mi. On poszedł do mojego domku. No mów, do domku, tak! No właśnie mówię. O, cześć! Nie, to nie, to jakiś bil chyba. Do mnie jest piwnica? Elo, jolo. No dzwonią. Proszę nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Sprawdzać tą szafkę. Cześć, bil? Elo. A nie, to nie ja. Spierdzielaj. Przemek, dzwonią.
To zapewne mój kuzyn przyjechał, on lubi się bawić dzwonkiem! Ja spierdzielam Leatherface'owi, goni mnie, widzi mnie, super. No widzę, właśnie! Tak. Ja mam generator. Nie jest ciekawie, powiem tak. Wchodzi do domku, uważaj. Do domku? O fuck, dobra, to ja spierdzielam stąd. Ja mam apteczkę, no, wyperkowaną. Tylko się od niego oddalić, ale dobra. Ten dom tutaj była, był ten generator. Ja, on zeskoczył z dachu, chyba widział Billa. Ja się leczę. Dobra, na szczęście szybko leczo, szybkie leczenie, bo mam dobre perki wybrane nawet. Więc nie. Chyba pobiegł za Billem. Dobra, 150 trafiłem. Dobra, ja wiem gdzie jest ostatni, no powalił go. Ja wiem gdzie jest ostatni generator. On jest koło mnie. Ten typ, ja pierdzielę, tu jest piwnica, tak? Goni kogoś. XD. Ludzie słyszycie na odcinku jak coś pidą, bo uprzętnie coś jest XD. Ale to nie ode mnie zależy. Nie mój dom, XD. Tego typa nie podnosi. Pewnie słyszy, że ja naprawiam. Czy on ciebie goni? Gonił mu. Słyszę go. Chodzi kurde do Billa. No to nie chodzi, ja naprawiam tutaj generator, zaraz mam fulla. Weź go tam odciągnij jak możesz. W sensie jak masz paletę oczywiście, bo jak cię ściągnie na hita z piły, to będzie GGWP. Dobra, ja już naprawiam. O, o tym mówiłem. Gdzie jest brama? Fuck, tu i tu. O nie, wy jesteście naprzeciwko... Podnosi Billa, podnosi Billa. Wiem, widziałem, byłem koło niego. Aż park słym śmiechem. O, w dupę, nie podnosi Billa. Podniósł Billa? Podniósł Billa. Ja to widziałem, jak miał normalnie piłę w swoje ręce, nie XD. Ale dobra, czekaj, gdzie ty jesteś tam? O nie, on jest tu. Barbecue? Chwila prawdy, nie? A nie, w sumie jestem za blisko, żeby barbecue engine zdziałało. Poszedł po ciebie, jak tak to mów? Won jest stąd! Won! Byt cebulowy jest zadowolony. On ma ten żelazny chwyt. No, większość Leatherface'ów ma żelazny chwyt. Czy się uda mi cię wyszamotać? Ja jestem koło nie, ciebie, nie? Bo tu fak jest. Ja cię widzę, nie, ani razu nie wsiadłeś? Ani razu, pierwszy raz. Widzisz mnie? Za tobą jestem, nie? Tak. Poszedł sobie, nie? To ja otwieram bramę i spierdzielamy tu. Czekaj, otworzę najpierw bramę. Potem cię wyściągam, ja przyjmę hita od niego. Mów jak nie, tu gościu chyba mnie ściągnie. Widzę. Ja ściągniemy gościu. Widzę. Za mną idź. Ty się wiesz, z tyłu. Otwieram bramę. Otworzyłeś, proszę, otwieram. Fuck. Czemek, ran, 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 ran. Dawaj. Obra, elegancka giera, ludzie. Aż się wyleczę. Aż, zobaczę ile punktów dostaliśmy za tą rozgryweczkę. Najsik, kurde, guys. 300% więcej było. Ile? 44 tysiące. Nawet najsik, kurde, za gierę. GG. Nie, dobra, walić to. Walić to, dobra, ludzie. Dziękuję wam za oglądanie. Chcieliście więcej takich odcinków. To było dobre. Jak jeszcze nie oglądaliście odcinka z Torkiem, gdzieś jest tam typów, a nie? Nie spoileruję. Oooo! Damn! Ja kończę to. Damn! Elo wszystkim!